Kamil Lewera, dzień dobry. Zapraszam na poniedziałkowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Dziś oficjalnie wakacje rozpoczyna ponad 130 tysięcy lubuskich uczniów. Wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w naszym regionie są przygotowane, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas dwumiesięcznego wypoczynku. Służby wojewody przedstawiły działania, które będą podejmowane, aby najmłodsi Lubuszanie w czasie wypoczynku mogli czuć się bezpiecznie. Wszystkie służby przygotowywały się do tego, aby nasze wspaniałe, młode pokolenie Lubuszan bardzo bezpiecznie mogło wypocząć, aby to były wakacje, które przyniosą im wiele radości, nowych doznań, nowych poznań, nowych przyjaźni, ale też, żeby były bezpieczne. Wszelkiego rodzaju obozowiska będą kontrolowane przez nasze służby. Jak zwykle całodobowo działa infolinia u pana wojewody, na którą można zadzwonić i zapytać, jak również można wysłać zapytanie mailowe na zarządzanie.kryzysowe, oczywiście bez polskich znaków, @lubuskie.uw.gov.pl. Będziemy kontrolować te formy wypoczynku, które mamy zgłoszone, ale gdyby zdarzyła się taka sytuacja, że nie są zgłoszone jakieś formy, proszę o kontakt. Jest specjalnie do tego dedykowany numer telefonu. My jesteśmy w kuratorium i w moich oddziałach. Będziemy wszystko robić, żeby wypoczynek na naszym terenie, na terenie województwa lubuskiego był bezpieczny. Droga S3 i autostrada A2 to są te miejsca, na których można w okresie letnim zauważyć wzmożony ruch i na tym się skupiamy. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na bezpieczny wypoczynek nad wodą. Dobieranie kąpielisk bezpiecznych, wyposażonych w odpowiedni sprzęt pod nadzorem ratowników wodnych. Można tutaj w tym miejscu wspomnieć o współpracy z policją, gdzie w tym roku, tego lata wspólnie z policjantami strażacy będą patrolować brzegi zbiorników, akwenów oraz cieków wodnych na terenie województwa lubuskiego. 13 łodzi plus 18 stenmotorzystów pływa na naszych jeziorach. Ubiegły tydzień tragiczny w przekazie medialnym, gdzie utonęło 21 osób, u nas na ziemi lubuskiej nie było takiego przypadku i miejmy nadzieję, że uda nam się wspólnymi siłami ze wszystkimi podmiotami, też i pozapolicyjnymi, doprowadzić do tego, że tych utonięć nie będzie, a jak będą, to będzie to bardzo mała ilość. Województwo lubuskie jest pionierem w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i chciałem potwierdzić, że obecne wykazy wskazują na to, że dalszą mamy tendencję spadku i wypadków drogowych, i ofiar, a przede wszystkim nam zależy, żeby liczba ofiar wypadków drogowych była jak najmniejsza. Ustaliliśmy stały punkt kontroli autokarów i tutaj, korzystając z Państwa okazji, chciałbym zaapelować do przewoźników, żeby korzystali z takiego punktu kontroli, żebyście Państwo do nas dzwonili z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym i umawiali się na kontrolę autokaru nie już w dniu i w godzinie ustalonej z organizatorem wycieczki, ale dzień wcześniej albo parę godzin wcześniej przed podróżą na taką kontrolę, bowiem to usprawni nam wszystkim działanie, a przede wszystkim pasażerom ułatwi niepotrzebnego stresu w sytuacji, kiedy dany autokar nie spełnia standardów stanu technicznego i niestety nie odjedzie w dalszą podróż. Taki punkt uruchomiliśmy przy Filharmonii Gorzowskiej. Apeluję do wszystkich młodych Lubuszan, aby pamiętali, ciesząc się, radując się wakacjami, żeby pamiętali, że niosą one też z sobą niebezpieczeństwa i tak jak zawsze powtarzamy co roku, drodzy młodzi przyjaciele, nie wyłączajcie na czas wakacji myślenia. Ten apel też kieruję do rodziców, aby pamiętać o tym, żeby też mieć, mówiąc kolokwialnie, na oku swoje pociechy. Mam nadzieję, że te nasze działania sprawią, że wakacje będą bezpieczne, będą radosne i we wrześniu wszyscy spotkamy się na inauguracji roku szkolnego.
Po raz kolejny ruszamy z ofertą sportowych zajęć dla dorosłych Wakacyjne granie. Przez najbliższe 2 miesiące każdy będzie mógł pograć w koszykówkę, piłkę nożną lub siatkówkę. Ofertę wspólnie z miastem przygotowały gorzowskie kluby Stilon, Kangu Basket i Muksy przy współpracy z radnym Piotrem Wilczewskim. Zajęcia ruszają od 10 lipca. Przyjść mogą również osoby, które nie mają żadnego doświadczenia z daną dyscypliną sportu. Na zajęcia można zabrać dzieci, dla których również będzie zorganizowany czas na sportowo. Wszystkie zajęcia będą się rozpoczynać o godzinie 19:00 i tak w poniedziałek zagramy w siatkówkę plażową na boiskach Kukuły przy Czereśniowej, we wtorek w koszykówkę na boisku Szkoły Podstawowej nr 10, a w piłkę nożną na stadionie przy ulicy Olimpijskiej. Wakacyjne granie jest to kontynuacja zeszłorocznych piłkarskich spotkań w środę, gdzie tutaj razem z klubem piłkarskim Stilon Gorzów, z Wydziałem Sportu, a także z Osirem organizowaliśmy. Cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem, także w tym roku zaprosiliśmy do udziału pozostałe kluby sportowe. Zaprosiliśmy tutaj MUK Stilon, reprezentowany przez pana Kaźmierczaka, i tutaj Kangu Basketball przez pana Stefanowicza. No i tutaj mamy od poniedziałku do środy, będą prowadzone zajęcia. Zaczynamy 11 lipca. Zajęcia są otwarte dla mieszkańców, oprócz zajęć dla dorosłych. Zapraszamy też dzieci. To jest bez opłat. Nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść. Zaczynamy o 19:00, także poniedziałek, wtorek, środa o 19:00, w zależności kto jaką dyscyplinę tutaj preferuje, to może wybrać sobie odpowiedni dzień tygodnia. W zeszłym roku przez okres wakacyjny, niepełny okres wakacyjny, przeszło ponad 500 gorzowian, dorosłych i dzieci, także nawet kobiety. Udało nam się w tym momencie z kadrą trenerską poprowadzić i treningi, i mecze. To nie była rzucona piłka w przestrzeń i kopiemy, to były zorganizowane treningi, zorganizowane rozgrzewki. Gorzowianie mogli poczuć się jak zawodnicy, którzy przygotowują się do meczu, a potem rozegrać ten mecz w każdą środę. Dodatkowo tak samo było z dziećmi. Dzieci również miały trening. Powiem również, że mamy też się nie nudziły. Nowe znajomości, a również i zajęcia były tam dedykowane. Mamy znalazły sobie zajęcia w postaci gimnastyki, które mieliśmy również panią trener. Także ja gwarantuję, że na Stilonie nudy nie będzie. Jestem pewny, że tutaj koledzy również zagwarantują atrakcję. Także jest to świetna akcja, oby się nie skończyła tylko w tym roku. Dla nas to jest kolejna akcja w typu sportowa rodzinka. Dzięki temu, że przyjdą całe rodziny, pokazujemy dzieciom, że ich rodzice ćwiczą, czyli własną postawą rodzice mogą zarazić do aktywności. Nie tylko mówieniem iść na trening, ale faktycznie wspólnie poćwiczyć. My zawsze zaczynamy wspólny trening, razem wspólnie rozgrzewka, a dopiero później rozdzielamy jakby na sekcje wiekowe, tak? I to się świetnie sprawdziło, właśnie, gdzie dzieci widzą, że rodzice współćwiczą, gdzie te wspólne zabawy, nawet berek cały rodzinny, powoduje ogrom uśmiechu, ogrom radości, a później treningi bardziej specjalistyczne, poddane grupę wiekową, rozdzielamy wśród trenerów. Prowadzimy zajęcia na SP10, tam są świetne warunki, jest 8 koszy, kosze niższe dla dzieci, kosze wyższe dla dorosłych, piękna zieleń, są drzewa, czyli są w cieniu, więc naprawdę bardzo, bardzo przyjemne będą zajęcia i zapraszamy już od wtorku. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stilon zaprasza wszystkich mieszkańców na zajęcia siatkówki plażowej. Posiadamy boiska przy ulicy Czereśniowej, tak zwanej Kukułę. No i mamy nadzieję, że również ta dyscyplina spotka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. I zapraszamy w każdy poniedziałek od 11 lipca o godzinie 19:00 właśnie do nas. W tym tygodniu Inneco planuje świętowanie swoich 30 urodzin. Pracownicy firmy zjawią się kolejno w 5 punktach miasta, rozdając mieszkańcom zdrowe poczęstunki, rozmawiając o recyklingu i prezentując swój zabawny, interaktywny kosz na śmieci. Obchody rozpoczęły się spotkaniem z mieszkańcami na Starym Rynku. W tym roku Inneco obchodzi jubileusz 30-lecia. Od 30 lat jesteśmy z mieszkańcami Gorzowa i chcielibyśmy upamiętnić to w sposób, czy świętować wraz z naszymi mieszkańcami ten jubileusz. Mamy taką zabawę,
5 dni, 5 frakcji. Każdego dnia spotykamy się z mieszkańcami w różnych miejscach w Gorzowie. Każdego dnia wcześniej rano w Radiu Gorzów podawane jest hasło, które pozwoli uzyskać od nas taki skromny upominek. Dzisiaj mamy poniedziałek, jest dzisiaj święto zielonego. Zielonego to oczywiście nie mogło zabraknąć pojemnika zielonego, czyli pojemnika naszego na szkło, który jest takim prototypem, nad którym pracowaliśmy nasz dział marketingu wraz z Piotrem Adamowiczem w zeszłym roku. W tym roku była okazja, żeby go pokazać. Dla mieszkańców mamy niespodzianki w postaci sałatek, więc mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawili. Zaplanowaliśmy dla naszych mieszkańców spotkanie w różnych miejscach. Codziennie jest inne miejsce, codziennie inna nagroda, niespodzianka i codziennie inne hasło, które upoważnia do odebrania tej niespodzianki. Chcemy wyjść tutaj w najbardziej takie znane lokalizacje w mieście dostępne dla mieszkańców i świętować ten jubileusz, żeby każdy wiedział, że firma Inneco jest w mieście, że jest solidną firmą z 30-letnim doświadczeniem. Co jest lepsze od porcji śmieci? Dwie porcje śmieci. Naszym tutaj kompanem jest ekogaduła, który tak nazywamy. To jest gadający śmietnik, który wchodzi w interakcję z przechodniem. Gdy ktoś mija naszą gadułę, zaczepia. Przede wszystkim zachęca do tego, żeby te butelki, bo to jest akurat ten ekogaduła przeznaczony do odpadów szklanych, żeby wrzucać te butelki, a nie powiedzmy zostawiać przy krawężnikach i w miejscach do tego niedozwolonych. Działa następująco, że zaczep, ale też przy wrzuceniu butelki, przy włożeniu odpadu do otworu jest jakaś reakcja. Zabawna, humorystyczna, z przymrużeniem oka, taka, żeby gdzieś tam zachęciło do wyrzucania odpadów. Jak podaje portal gorzowskie.pl, po kilku miesiącach od aresztowania sprawcy śmiertelnego wypadku do gorzowskiego sądu trafił akt oskarżenia. Przypomnijmy, że w niedzielę 10 października 2021 roku doszło do śmiertelnego potrącenia 4-letniego chłopca, który wraz z ojcem znajdował się na chodniku na ulicy 30 stycznia. Kierujący autem osobowym marki Chevrolet, jadąc ulicą Armii Polskiej, chciał wyprzedzić BMW, które skręcało w lewo w ulicy 30 stycznia. Doszło wtedy do zderzenia, w wyniku którego Chevrolet zjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił 4-latka na rowerku. Tuż obok znajdował się jego ojciec. Chwilę później sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. Za popełniony czyn 38-letniemu Krystianowi K. grozi od 2 do nawet 12 lat więzienia. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę, a na kolejne wydanie informacji Telewizji Gorzów zapraszam jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.